wrażenia, cieszę się, że jest taki festiwal. Szacunek. Można się spotykać, można wspólnie pracować, można się wspólnie uczyć, można się wspólnie dzielić. Jest w festiwalu St. Edith coś absolutnie unikatowego, czego nie ma na innych festiwalach. Jak zobaczyłam te wszystkie postaci, które znam i które zechciały poświęcić chwilę, żeby coś do mnie powiedzieć, no to było miażdżące, nie ukrywam. Postacie, które do nas przyjechały, to są ludzie, którzy pracowali z największymi nazwiskami, z Polem McCartneyem, z Depeche Mode, z YouTube. Można tak wymieniać przez ileś godzin. Chyba to jest najlepsza rekomendacja dla tego festiwalu, bo jeżeli Brian Eno mówi byłem i było wspaniale, to każdy może tę imprezę odwiedzić. Mój wnuczek bardzo bał się, że mi ucho moje ktoś obetnie i w to miejsce wstawią mi złoto. This is like, I'm going to put it next to my Oscar, between the three Oscars, the four Grammy, and for Golden Globes, and then a few more, but small ones. And this is right in the middle. Wiem, że od samego początku bardzo lubię ten festiwal za klimat, za artystów i za to po prostu, jacy ludzie to są. Marzyłem o tych osobach, marzyłem o tych nazwiskach, marzyłem o tych gościach i oni po prostu tu przyjechali. Myślę, że 10 to dopiero początek. Myślę, że to powinno trwać. No, tyle, ile my będziemy wszyscy trwali. I tak trzymajcie, dlatego że to jest naprawdę fantastyczny festiwal. Było super, super wyrwacz i z okazji 10-lecia chciałam życzyć wszystkiego jak najlepszego. No i żebym mogła też te 10 lat może u was wystąpić.